Cześć, ja jestem Pinki, a w dzisiejszym odcinku będę jadła rzeczy, które są przeznaczone do wyrzucenia, a ja je uratuję. Sprawdzimy skąd, co i za ile dostaniemy, a wy zostawcie łapkę w górę, suba oraz napiszcie w komentarzu, co dostaliście na Dzień Chłopaka oraz życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego. A więc przyszła pora od razu na śniadanie. Jesteśmy już przy tej miejscówce, to jest w ogóle jakiś hotel, więc jestem bardzo ciekawa, co będzie w środku. Mam nadzieję, że coś pysznego, bo jestem w sumie głodna. Zobaczymy. Chodźmy. Poszło całkiem zwinnie. Myślałam, że będziemy jakoś czekać czy coś, ale po prostu pani już miała naszykowane. Jest to zapakowane. Ciekawe, czy są sztućce. W ogóle swoją drogą ja nigdy nie umiałam powiedzieć sztućce i nauczyłam się całkiem niedawno wymawiać to słowo. Taka ciekawostka u mnie. I tak, mamy pancake, mamy parówki, boczek, pomidorki z serkiem i to są chyba placki ziemniaczane. Tak, i to są placki ziemniaczane. Powiem szczerze, że tak naprawdę za 11,50 no to faktycznie mamy to śniadanie i całkiem spore. Wystarczy tylko odgrzać, ewentualnie podsmażyć jak kto woli, dodać jakieś swoje składniki i myślę, że naprawdę można się tym najeść. Więc lecimy do domu, odgrzejemy i spróbujemy jak to będzie smakowało na ciepło. 1 hour later. It's about to be legendary. Nie joystick? You're about to be legendary. Podsumowując, za śniadanie zapłaciłam 11,49 i mamy tutaj dwa pancake'i, dwa placuszki ziemniaczane, dwa pomidorki z serem, półtora paróweczki, jakieś inne kiełbaski oraz bekon. No jak mam być szczera, to paróweczki nie zachęcają mnie trochę, więc zacznę po prostu od pancake'ów. I wyglądają naprawdę ładnie, pachną też ładnie. Bananowe, one są bananowe. Pancake'i są dobre, pancake'i mogę jeść. Teraz może tego placka, którego już wcześniej tak udziabałam trochę. Spróbujmy jeszcze raz. Po prostu placuszki ziemniaczane też są dobre. Myślę, że na przykład z ketchupem już lepsze. Naprawdę są dobre i myślę, że jakiś dodatek do nich i byłyby idealne. Te dwie rzeczy jak najbardziej pasują mi. Spróbujmy może spróbujmy może pomidora. Smaczne bardzo. Ale jakoś głodna nie jestem, żeby go jeść dalej. Nie no, jest fatalny. Pomidor fatalny. Teraz ta kiełbaska. Kiełbaska nie w moim stylu. Nie no, kiełbaska średnia. Parówka, która wygląda tak naprawdę najohydniej. Nie mam chęci jej zjeść, ale... dla zasady. Parówka jak parówka, bekonu nie spróbuję, a ocenka za całe to śniadanko to 5 na 10. To myślę, że to jest słuszna ocena. Przyszedł czas na obiad, więc spróbujemy znaleźć tutaj coś ciekawego. I jest jakieś sushi, no zakupy w Biedronce. Jest tutaj coś do godziny 14 do odbioru Fit Catering, więc po prostu go rezerwuję. Rozumiem, płacę. I płacę za to 16,99, więc myślę, że to jest fajna cena i mam nadzieję, że no będzie coś, czym się najem. Jestem już na miejscu po obiad. Jest napisane, że to gdzieś jest w ogóle na tyłach marketu Lewiatan, więc idziemy i mam nadzieję, że będzie coś tym razem pysznego. Tutaj nie jest już tak ładnie jak tam. W środku było bardzo ładnie i na zewnątrz, a tutaj faktycznie jest blokowisko. Tyle, no i jeszcze gdzieś tam na tyły idę. Więc no zobaczymy, więc wracam do was już z jedzonkiem. Całkiem dobrze, mam nawet zupę, także zobaczmy jak smakuje. Przyszła pora na obiad. Mam nadzieję, że bardziej się najem niż śniadajem. Wszystko wygląda bardzo zdrowo, bo to Fit Catering jest. Mamy tutaj zupę pogórkową, mamy ryż, tofu chyba i no nie wiem, czy to jest kurczak, czy to tofu, więc nie wiem od czego zacząć. Za te trzy posiłki zapłaciliśmy 16,99. Czy się opłaca? Nie wiem, bo nigdy nie miałam cateringu, ale wydaje mi się, że jak za trzy posiłki, to tak. Więc po prostu przejdźmy już do konkretów, sprawdźmy jak to smakuje. Więc spróbujemy ryż z kawałkiem tego tofu. Ja nie przepadam ogólnie i z tym żółtym czymś. Nie wiem, co to jest to żółte. Nie
dam radę tego zjeść, to jest takie fatalne. Poza tym jest w ogóle niesłone. Fatalne, przejdźmy może do zupy. No i tak, dobra, jest marchewka, jest ogórkowa ogórek. Zupa pycha. Zupa jest naprawdę dobra. Mega dobra, więc nie wiem dlaczego to jest tak niedobre, ale zupa mega dobra, daje jej naprawdę wysoką ocenę. No i ostatnie, dobra. Jednak to jest najgorsze. Później to... A zupa jest dobra! Jak to jest możliwe, że zupa jest dobra, a te inne dania są takie niedobre? To jest w ogóle chyba coś marchewkowego albo dyniowego. Albo dynia z marchewką. To na pewno nie. To odpada. Więc idę zjeść zupę, bo tylko tyle mi zostało, więc widzimy się za kilka godzin na kolacji. Co to będzie, to zobaczymy. I od razu zobaczmy, co my tu mamy. Jest japońska jakaś niespodzianka. Nie wiem, czy to będzie sushi, czy to będzie zupka, więc boję się ryzykować. Mamy biedronkę, wege sushi, jakieś fit cateringi. Nawet jest paczka ze stacji BP. Słuchajcie, za 14,99. Wychodzi na to, że chyba zostały mi te restauracje sushi. To zamawiam z Pan Sushi paczkę za 20,69 i odbierzemy ją, gdy będę głodna. Ej, mam napisane, co jest w środku. Jest 6 sztuk wege futomaki rainbow roll z warzywami, wegański majonez, 8 sztuk hosomaki i wegańskie liście. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest wege, więc no dobra, zamawiam. Została nam tylko kolacja, więc już jesteśmy przy naszej lokalizacji. Pan sushi na nas czeka. Okolica jest troszeczkę lepsza niż przy obiedzie. Jednak no, śniadanie było najlepsze. Dużo sklepików, również blokowiska tutaj są, ale jest ładniej. Słuchajcie, mamy zupkę i mamy sushi. Jestem ciekawa, jak smakuje i ja chyba pierwszy raz będę jadła zupę, więc sprawdźmy to. Jest już 19:46. Myślę, że to idealna pora na zjedzenie kolacji. No, powiem wam szczerze, że zupa mnie w ogóle nie zachwyca, a za sushi również przepadam, no tak... O, ale nie ma co przedłużać. Słuchajcie, 20 zł 69 groszy kosztowała nas ta kolacja, więc spróbujmy. Nie umiem się obchodzić z pałeczkami, także wezmę sobie jedną i nadzieję, tak? Więc bierzemy najpierw może to duże, chociaż ojejku, a może wezmę w palce. Prezentuje się tak i ona jest, to są wege sushi w ogóle, więc próbujmy. Smakuje mega dobrze. Smakuje mi i chyba nawet tam wrócę, więc spróbujmy zupę, która nie zachęca mnie w ogóle żadnym swoim nawet zapachem. Boże, co tutaj pływa? O Jezu, co to jest? Jak mam to złapać? Pierożek! Raz, dwa, trzy. Totalnie nie mój smak. Już wiem, że zup na pewno nie lubię. I utwierdziłam się w tym. Co mam powiedzieć? Uważam, że kolacja w porównaniu do śniadania i obiadu to jest po prostu 9 na 10. Obiad był fatalny, był po prostu fatalny i za obiad daję 3 na 10, a śniadanie, tak jak mówiłam, 5 na 10, więc kolacja zdecydowanie wygrywa. Cały dzień kosztował mnie 49 zł, ale tam z lekkimi groszami. Czy się najadłam? Nie. Czy polecam? W sumie to tak. Dlaczego? Dlatego, że niektórym z was może to jedzonko faktycznie smakować, a i przy okazji pomagacie w tym, żeby się nie marnowało jedzenie i właśnie takie aplikacje pomagają. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, ponieważ jedna łapka to jest jedno jedzenie mniej zmarnowane, więc koniecznie to zróbcie, zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze ulubione jedzonko. Na razie, siema, pa!